raz trzeci. Bardzo serdecznie witamy wszystkich i dziękujemy za uświetnienie naszej uroczystości Waszą obecnością. Kochani absolwenci, dziś po raz ostatni usłyszycie szkolny dzwonek w miejscu, które przez 3 lata było dla Was drugim domem, a my, pracownicy tej szkoły, drugą rodziną. Pozwolę sobie na chwilę wspomnień, sięgając pamięcią wstecz do pierwszych dni września, kiedy jako młodzi, świeżo upieczeni absolwenci szkoły podstawowej rozpoczynaliście naukę właśnie w gimnazjum nr 1 imienia Mikołaja Kopernika w Bogatyni. Pamiętam uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, na którym w imieniu dyrekcji i całego grona pedagogicznego witałam Was w progach tej szkoły. Pamiętam, jak przedstawiałam Wam i Waszym rodzicom wychowawców, nauczycieli, którzy przez te wszystkie lata dzielili się z Wami swoją wiedzą i doświadczeniem, okazując Wam życzliwość i wsparcie. Z tego miejsca chciałem złożyć Państwu gorące podziękowania. Gorące podziękowania dla Pani Dyrektor za kierowanie placówką i za taką bardzo dużą determinację w chronieniu wszystkiego tego, co piękne w tej szkole, podkreślaniu wszelkich wartości, stawaniu w obronie nauczycieli, rodziców i przekazywaniu samych pozytywnych informacji dotyczących Waszej szkoły. Gorąco dziękuję wszystkim nauczycielom. Rzeczywiście, gdyby trzeba było powiedzieć o wszystkim, o osiągnięciach, sukcesach i tych intelektualnych, i tych sportowych, to pewnie dnia by nie starczyło. Wiele inicjatyw, które są podejmowane przez nauczycieli tej szkoły, naprawdę zasługuje na wielki szacunek, wielkie uznanie. Wszelkiego rodzaju te rzeczy, które wykraczają poza normalny proces dydaktyczny, są wyrazem Państwa olbrzymiego zaangażowania i za to wielkie, wielkie podziękowania. Państwo, jaka jest lista osiągnięć tego ucznia? Pragnę złożyć kolejne gratulacje, uhonorować nagrodą burmistrza kolejną wybitną uczennicę tej szkoły. Jest to Katarzyna Książka. Farmaceuta, czyli albo zawodu lekarza.